Witajcie. Bardzo serdecznie Was witam w kolejnym podsumowaniu mojej grupy. Grupy 34, czyli grupy, w której zajmuję się analizą zdań złożonych. W krótkich słowach przedstawię Wam, o czym będzie ten, to podsumowanie. Będę Wam czytał te zdania, bo to jest ważne, żebyście wiedzieli, czy to jest Wasz poziom, czy to jest nie za trudno. Za łatwo pewnie nie, ośmielę się stwierdzić. Natomiast może być albo za trudno, albo może być w sam raz dla Was. Grupy 34, czyli zdania złożone mam we wtorki o 19.45. I to jest podsumowanie. Minuta czasu potrzebuję, słuchajcie, żeby Wam przedstawić, o czym była lekcja 17 września. Tu macie lekcję, macie zdania. Ona wstała dzisiaj wcześniej, nie martwiąc się o to, że może nie zdążyć na swój pociąg. Drugie zdanie. Gdybyś wcześniej dał mi znać, przyjechałbym punktualnie. Trzeba użyć zwrot Bescheid, sagen” pünktlich, i koniunktyw plus perfekt użyć. Muszę kolejny przerzucić. Gdybyś wstała wcześniej. Przepraszam, zabrakło słowa literki N. Musiałbnąć, przepraszam. To zdążyłabyś na pociąg. Tam chodziłoby o użycie słowa fepasn. Mimo deszczu siedzieli pod parasolem i rozmawiali. Użyjcie toc. Mimo że padał deszcz, siedzieli pod parasolem i rozmawiali. Przekształcamy to zdanie w obwól. Bardzo bym się na to ucieszył, móc was ponownie zobaczyć. Bardzo bym się na to ucieszył, że mogą was ponownie zobaczyć. Im dłużej, dłużej żyję w tym kraju, tym lepiej rozumiem jego kulturę. Nie macie tak? To jest ważne, że codziennie się uczysz, aby robić postępy. Robią postępy. Codziennie się ucząc. Wydajesz się zmęczony. Wyglądasz pięknie. Im dłużej zastanawiam się nad jego propozycją, tym bardziej niepewnym się staję, gdy, jaką decyzję mam podjąć. Takie rzeczy robiliśmy i takie robimy. Także myślę, że dosyć zaawansowane i też w jakiś sposób wymagające. Teraz przechodzimy, słuchajcie, do analizy, czyli otwieram te zdania, pokazuję jakie są i analizuję sie ist heute früh aufgestanden ohne sich sorgen zu machen dass sie ihren Zug verpassen kann zwrot ohne ja go tu podkreślę, ohne zu mówi o tym, że czegoś że czegoś nie zrobiłem, czyli zrobiła coś, wstała Czegoś nie robiąc. Nie martwiąc się. OUNE CU to jest konstrukcja, która zawiera negację. Dlatego, tak jak widzicie, przy, w tej części środkowej zdania, tam gdzie się OUNE zaczyna, nie ma żadnego nicht. Nie ma KAIN. Bo to niebaczemne. Jest wręcz niewskazane. Byłoby to wręcz błędem. Nie martwiąc się, że co? Że może e, nie zdążyć. Tutaj został użyty czasownik FE Verpassen to jest coś przegapić. Kogo co. Verpassen łączy się z akusatywem. Dlatego jest iren. Das sie, ona, swój. Iren zug verpassen kann. Kolejny. Gdybyś wcześniej dał mi znać, przyjechałbym punktualnie. Tutaj zwroty macie. Jak to zdanie brzmi po niemiecku? Wenn du mir früher Bescheid gegeben hättest, wäre ich pünktlich angekommen. Tutaj jest użyty czasownik Gaben. Natomiast tutaj dałem zagen, nie? Zmienię go na gesagt. Gdybyś wcześniej wstała, to zdążyłabyś na pociąg. Aha, przepraszam, bo tak się rozgadałem, tutaj z tym przyszedł. Gesagt het est pünktlich angekommen. Przyjechałbym wcześniej. To jest przypuszczenie dotyczące przeszłości. Czyli przeszłość. Rozważamy przeszłość dzisiaj. I dzisiaj mówimy, słuchaj, te tydzień temu nie, nie dałeś mi znać i nie przyjechałem punktualnie. Takie są fakty. Du hast mir kein Bescheid gesagt und ich bin nicht pünktlich gekommen. Ale gdyby było inaczej, wenn du mir gesagt Dotyczy to przypuszczenie przeszłości, dlatego jest gesagt, dlatego jest perfekt, tutaj brzmi. No oficjalnie to jest pluskwam perfect, nie? Bo jest hetest, od hetest hat, pochodzenie. Ale chodzi o to, że nie może być zagen i nie może być komen, Tylko ich partycyp 2 Czyli gesagt i angekommen. Gdybyś wstała wcześniej, to zdążyłabyś na ten pociąg. Wenn du früher aufgestanden wärest, hättest du deinen Zug nicht verpasst. Znowu przypuszczenie w przeszłości. Bo chodzi o to, że. Jakie są fakty? Nie wstałaś wcześniej. Du bist nicht früher aufgestanden. I. Nie zdążyłaś, czyli przygapiłaś twój pociąg. Du hast deinen verpasst. Takie są fakty. I teraz zastanawiamy się, co by było, gdyby było inaczej. Na odwrót. Ale gdy to przypuszczamy, nie możecie dać bin, tylko jego przypuszczenie. W sensie byst, bo jest du. du Best, czyli du wejrest. I nie możecie powiedzieć du hast, tylko du hetest. Bo wchodzicie w ten sposób w przypuszczenie tyczące przyszłości. Wenn du früher aufgestanden wärest, hättest du deinen Zug nicht verpasst. Dobra. Kolejne. Mimo deszczu siedzieli pod Parasolem i rozmawiali. Trotz des Regens haben sie. Przepraszam, tutaj sie ist Maui, Haben sie unter dem Schirm gesessen und unterhalten. <laughs> tak. Und sich unterhalten. Użyłem czasownika sich unterhalten, żeby tak troszeczkę wyjść z tego sprechen i z tego reden, które jest bardzo często używane. Trotz. To jest przyjmyk z genitywem. Pomimo, trotz i wprowadzacie rzeczownik. Deszcz. Deszcz to jest der Regen. Der Regen. W akusatywie des Regens. Mimo deszczu haben sie unter dem Schirm gesessen. Gesessen czas przeszło od Zycen. Jedzie unterhalten. Dobra, kolejne zdanie. Mimo, że padał deszcz. Obwol, zobaczcie, przekształcacie to zdanie. To jest bardzo częste zadanie. na, Przynajmniej tak mieliśmy na studiach. Przekształcanie zdań z, 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 z czasownika na rzeczownikowy albo odwrotnie. Tutaj macie trochę des regens. Jak to zamienić na spójnik? Nie? Mimo, że padał deszcz. Na czasownik. Obwol es gereignet hat. Obwol to jest spójnik z szykiem końcowym. Czyli wyrzuca czasownik hat na koniec. I to się wydarzyło. Regnet, to jest czas przeszło reignet. Od reignen. Resztę macie. Nie? Bardzo bym się na to ucieszył, móc Was podobnie zobaczyć. Tu jest konstrukcja z tu. Uwaga. Ich würde mich sehr drauf freuen, euch wiedersehen zu können. Euch wiedersehen zu können. Konstrukcja z zu. Cieszę się na to. Na co? na możliwość. Ponownego was, was zobaczenia. Ja tak trochę idę w takim już. Ale chodzi o to, że to jest konstrukcja z CU. i nie odmieniamy. W tym drugim zdaniu po przecinku nie ma zajemka. Zobaczcie, nie wiemy kto. Wiemy kogo. Oj. Nie? Ale nie wiemy kto. Kto dowiadujemy się z pierwszego zdania? Ja. Ja bym się bardzo cieszył. Bo ja chcę was zobaczyć. Dobra. Bardzo bym się na to ucieszył, że mogę was ponownie zobaczyć. Ich werde mich sehr darauf freuen, dass ich euch zejen kann. Tutaj wprowadziłem e, spójnik das. Cieszyłbym się, że, was zobaczę, że mogę was zobaczyć. Das ich euch wiedersehen kann. Das, tak jak obwol i jak 17 innych spójników, ma końcowy, czyli wyrzuca czasownik na koniec, w tym przypadku modalny. Kan jest wyrzucone na koniec zdania. Im dłużej żyję w tym kraju, tym lepiej rozumiem jego kulturę. Je desto. Kojarzycie taki spójnik? Je länger ich in diesem land bleibe, desto besser verstehe ich seine kultur. To jest słuchajcie, konstrukcja, która wymaga stopniowania przymiotnika w drugim stopniu, bo jest lęga i Besa, czyli przy je i przy Desto musi być e, musi być przymiotnik w stopniowaniu wyższym, czyli ten drugi stopień. Wyżej, e, wyżej, lepiej, krócej, lepiej i tak dalej. Zobaczcie, w tej konstrukcji je, lęga i po przecinku Desto Besa. Czyli elementy tego spójnika zaczynają każde z tych zdań podrzędnych i zaraz po nich musi, musi koniecznie nastąpić, jest miejsce na przymiotnik w stopniu wyższym. To nie ma miejsca na czasownik, na zajmek. Je lęga desto besa. To są pierwsze takie człony podstawowe tej konstrukcji. I zwróćcie uwagę, że w pierwszym zdaniu po je czasownik lejby na końcu. Bo jest szyk końcowy. A po desto jest szyk przestawny. Czyli po besa, po przymiotniku w stopniu wyższym, jest czasownik. Feszteje, po potem kto ich i tak dalej. To jest właśnie w tych stopniach, w, tych, w tej konstrukcji dziwne. Trudne, może tak, może dziwne nie. Że w jednej części mamy szyk końcowy, czyli czasownik na końcu, a drugi szyk przestawny, czyli zaraz po przycinku, zaraz po, po, po spójniku i po przymiotniku, po BESA jest czasownik. Odwrotnie niż w pierwszym zdaniu. Dobra, to jest ważne, że codziennie się uczysz, aby robić postępy. To jest ważne, że co robisz. Codziennie się uczysz, po co, w jakim celu, aby robić postępy. Es ist wichtig, dass du jeden Tag lernst, um Fortschritte zu machen. Es ist wichtig, dass du jeden Tag lernst, um Fortschritte, fortschritte zu machen. Es ist wichtig, to jest ważne, że co robisz, że das du jeden Tag lernst. Das spójnik wyrzuca: Lernst na koniec. Dlatego jest odmiana i leans jest na końcu. Każdego dnia, jeden tak, pewnie to widzicie, ale podkreślimy sobie: tu zakusativ. Że każdego dnia, albo jeden monat, każdego miesiąca, jedę woche, tego nie widać, ale tu też jest, każdego tygodnia, też jest zakusativ. Po prostu tak jest. To nie wynika z żadnego z czasownika czy przyimka. Tak się to wyraża. Taka tajemnica w niemieckim. Robią postępy codziennie się ucząc, czyli robię postępy, co robiąc, w jaki sposób robię postępy. Kojarzycie spójnik indem? Ich mache Fortschritte, indem ich jeden Tag lerne. Indem, słuchajcie, to jest spójnik bardzo ciekawy, trudny. On nie ma polskiego odpowiednika, czyli nie ma spójnika, który można byłoby przetłumaczyć in deim. Robimy to w polskim inaczej. Przekła robimy z tego konstrukcję z czasownikiem. Ucząc się. I to musi wynikać, yy, bo ucząc nie, niekoniecznie tylko i wyłącznie służy do właśnie w tej funkcji in deim. Robię postępy, to jest ogólna informacja, a codziennie się ucząc to jest informacja, która nam mówi na czym polega detal na tym, na czym polega szczegół moich postępów. Czyli co ja takiego robię, że robię postępy? Codziennie się uczę. INDEJM to wprowadza, że jest ogólna informacja o postępów, a INDEJM pozwala wejść w szczegół, na czym robię, robienie postępów polega. Co ja takiego robię? Wydajesz się zmęczony. Być. To jest czasownik SHINEN, podpowiem i otwieram zdanie. Du scheinst heute müde zu sein. Schein zu sein, wydać, wydawać się być jakimś. Angielskie you seems, a takie tam, you seem, dobra, nieważne, sorry. W każdym razie, du scheinst, e, możecie kojarzyć ten czasownik, die Sonne scheint, słońce świeci, tak. Ma to swoje chyba pierwsze znaczenie najprostsze: słońce świeci, dizony shine. Natomiast shine plus czasownik już temat świecenia trochę odpada. Ale filozoficznie patrząc, patrzcie, wydajesz się być zmęczony czyli świecisz, wiecie, w cudzysłów świecisz dzisiaj na zmęczonego świecisz, wydajesz blask, wokół ciebie unosi się aura dobra, tak idę, tak za daleko ale Sprawiasz wrażenie. Patrzę na Ciebie i jest po tobie widać zmęczenie, chorobę, radość. Nie? Bo też może Du heute sehr früh zu sein. Sehr froh. Wydajesz się dzisiaj być bardzo zadowolony. Nie? To też można zmieniać. müde możecie zmienić na inne przymiotniki. müde glücklich, fro, zufrieden, traurig, smutny. Du scheinst heute traurig zu sein wydaje się być dzisiaj, a widzicie, bo jest hojca, a ja tego nie dałem, bo na, na smutnego, nie? Wyglądasz pięknie, du scheinst. przepraszam, przepraszam, rozpędziłem się. Wyglądasz pięknie, chodzi o czasownik aussehen i schön. Potraficie? Uwaga, otwieram. Du siehst schön aus lub du schaust schön aus. Czasownik aussejny jest czasownikiem takim szkolnym, podręcznikowym, a ausschauen jest takim potocznym, ale też często używanym. Im dłużej zastanawiam się nad jego propozycją, tym bardziej niepewnym się staje, jaką decyzję mam podjąć. Jelenga ich über seinen Vorschlag nachdenke. Użyłem czasownika nachdenken über, zastanawiać się nad, desto unsicherer werde ich tym. Bardziej niepewny się staje, welsie Entscheidung ich treffen soll. Jaką decyzję mam podjąć? Chodzi o to, że Entscheidung treffen to jest podjąć decyzję. Ok, to jest wszystko. To jest wszystko. W sumie zadania domowego nie mam. <laughs> Może teraz coś wymyślę szybko. Lavagacja: eee. of Dobra. Użycie zwrotu 100, Im bardziej tym coś tam. I jest takie coś, że im szybciej jadę, jedziesz, sznele faren, tylko to jest do ciebie. Im szybciej jedziesz, tym yy, mam większy strach. Angst haben. Angst haben, mieć strach, lub użyjcie czasownika bekommen, bo strach można też dostać, dostawać. Tym większy strach dostaje. Czyli im ty szybciej jedziesz, tu będzie zajmek du, tym ja mam większy strach. I to zdanie napiszcie w komentarzu pod, pod tym filmem. Bardzo wam dziękuję. Macie ochotę na naukę niemieckiego? Chcecie coś dopytać? Na, w opisie filmu, w pierwszym komentarzu, macie maila do mnie. Bardzo często i najczęściej robię tak, że umawiam się z, ucz z uczniami na rozmowę, żeby się, żebyśmy się poznali i zobaczyli, co, co mogę Wam zaproponować. Nie? Cóż, bardzo Wam dziękuję. Ja sobie tutaj już odwijam to. O. Dobra. To wszystko na teraz. Dobrego dnia Wam życzę wieczoru, nocy, w zależności od tego, w jakim czasie i porze to oglądacie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Teraz włączam.